poznaniu.pl. Poznań w minutę. Wielkopolska jest na ostatnim miejscu pod względem liczby zespołów ratownictwa medycznego. Wojewoda Agata Sobczyk zapowiedziała, że zwróci się do Ministerstwa Zdrowia o pieniądze, które polepszą sytuację w naszym regionie. Kim są poznańscy łowcy głów? To policjanci z Poznańskiego Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób. Tym razem schwytali oni poszukiwanego od 10 lat 65-latka. Miał on na swym koncie aż 7 listów gończych. Mężczyzna podejrzewany jest o oszustwa i przestępstwa podatkowe. Ulicami Ostrowa Tumskiego przejdzie w piątkowy wieczór męska droga krzyżowa. Jak wskazuje nazwa, udział w niej mogą wziąć tylko mężczyźni. Nabożeństwu przewodzić będzie biskup Jan Glapiak. Bartosz Salamon otrzymał powołanie do reprezentacji Polski na marcowe spotkanie o awans na Mistrzostwa Europy Euro 2024. Do kadry wrócił po roku. Zagra przeciwko Czechom i Albanii. Powołania dostało też trzech lechitów do kadry U21.